Hej kochani, przychodzę do was dzisiaj z filmem pod tytułem Moje 3 sposoby na przeróbkę zdjęć na Instagrama. Jeśli odcinek wam się spodoba, pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji oraz dzwonku. Bardzo mnie to motywuje do dalszego nagrywania. I ogólnie te sposoby to są moje, nigdy nie widziałam ich jeszcze na YouTube, żeby ktoś nagrywał te sposoby. I mam nadzieję, że wam się przydadzą, bo w sumie ja tylko z nich korzystam. Nikomu jeszcze o nich nie mówiłam, więc na pewno wam się przydadzą. I jeszcze pytaliście się mnie wiele razy na Instagramie, gdzie ja przerabiam te zdjęcia, że mam takie fajne filtry i tak dalej. Więc wszystko zdradza moje tajemnice, więc możecie się dowiedzieć. Tak samo dla nowych użytkowników Instagrama te informacje, te sposoby mogą się przydać, albo dla tych, którzy po prostu chcą więcej wiedzieć. I tak samo możecie znać w komentarzu, czy te sposoby wam się właśnie przydały, czy wam się podobają, czy może macie jeszcze jakieś inne pomysły na tego typu filmy. A jak komentarze nie będą włączone, to możecie dać znać na społeczności. No i tyle, nie przedłużając, zapraszam na odcinek. Wchodzimy w Instagrama. Ogólnie zapraszam was na moje konto amelie.it. Brakuje mi bardzo mało do 50 tysięcy. Zapraszam. I tak, naciskamy Twoja relacja. Teraz wybieramy jakieś zdjęcie. Ja wybiorę może to. I teraz jakby naciskamy, znaczy w sumie ruszamy palcem w lewo albo w prawą stronę. I właśnie mam tu różne filtry. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, no to o tym mówię. I na przykład ja bardzo często daję filtr Cairo. Bardzo mi to wygląda, patrzcie, taki jaśniutki. Na przykład daję czasem zdjęcie w takim filtrze i dużo osób się pyta, na jakiej aplikacji je przerabiam. Więc macie tu odpowiedź, skąd wziąłem ten filtr. Jest na Instagramie. Więc bardzo prosto zdobyć taki filtr. I to w sumie tyle. No, tak się prezentuje zdjęcie, w sumie zapiszę. I teraz drugi sposób. Jest taki, że potrzeba mieć aplikację pod nazwą Vusco, coś w tym stylu, tak się chyba czyta, po prostu VSCO. Wchodzimy. No ja mam tutaj dużo obrobionych zdjęć. No i wybieramy zdjęcie. Ja wybiorę to samo, import. I tutaj mamy na przykład wiele rzeczy, które możemy edytować zdjęcie. Na przykład światło. Patrzcie, jak jest jasno lub ciemno. No to ja dam trochę cieni, bo w sumie... A w sumie zdjęcie nie jest takie jasne, ale dam jeszcze ciemniej. O, coś w tym stylu. Kontrast. Patrzcie, jak się różni. To jest... Tak by było brzydko, mi się wydaje, więc dam po prostu o coś w tym stylu. Dalej używam o tego czegoś, jakby tak bardziej rozjaśnię zdjęcie, w sensie, że jest bardziej takie żywe, ale tutaj tym razem nie będę używać. Mamy tutaj jeszcze na przykład winetę, patrzcie. Oj, o wiele lepiej wygląda zdjęcie, więc dam tak coś w tym stylu, 5. Wydaje mi się, że wystarczy. I mam też takie editor grain, chyba tak się czyta, i bardzo fajny efekt. Mam takie kropeczki, jakby to zdjęcie było trochę niewyraźne i mi się wydaje, że to bardzo fajnie wygląda. Ale w sumie zależy na jakim zdjęciu. O, ja dam, o tak, na 4.1. I w sumie to ja tyle tylko rzeczy używam na tej aplikacji, później daję next i save to camera roll. No i zapisujemy i mamy to zdjęcie. Tylko wam jeszcze, o tak, tak się prezentuje. Wydaje mi się, że wygląda fajnie. I okej, teraz trzeci sposób tylko dla użytkowników, którzy posiadają iPhone'a. I tak, wchodzimy w zdjęcia. No i mam tu przygotowane już zdjęcie. Name edycja. I mam tak, autokorekcja. I ogólnie żeby mieć jakby tą edycję w galerii,
no to trzeba sobie jakby pobrać nową aktualizację na iPhone'ie, ale to nie na każdym tak można. Chyba 7 wzwyż, iPhone 7 wzwyż. No i właśnie jeszcze miałam taki dostęp do aktualizacji i zaaktualizowałam. No i właśnie mam taką opcję, więc fajnie, bardzo fajna, właśnie wam pokażę. I tak, mam autokorekcję. I albo rozjaśnię, albo przyciemnię. Kiedy mam coś w tym stylu tutaj. Ekspozycja. Też tak albo rozjaśnię, albo przyciemnię. Ja dam tak na 20. 19. Blask. Właśnie nie wiem, czy dać na 50, czy może minus... Nie, tak nie. Dobra, dam na 50. Światła. To bardziej takie żółte. Mi się wydaje, że to wygląda trochę lepiej. Więc dam na 20. Cienie. Na 10, na 9. Kontrast. O, ja bardzo często używam kontrastu, bo to bardzo fajnie wygląda. Podkreślę jakby. Na 10 jasność. No to ja zawsze przyciemniam. Punkt czerni. To nie. Nasycenie. Takie zdjęcie bardziej żywe, a takie, widzicie, biało-czarne. Dam, żeby było żywe. Tak na 10. Dynamika. To też jakby tak bardziej ożywia to zdjęcie. I dam na połowę. Ciepło. Nie będę tu nic zmieniać. Tinta. Bardziej się robię takie fioletowe. Nie, w sumie różowe. Ale ja to dam tak na 20 w tym stylu. Ostrość, no to nic nie będę zmieniać. Szczegółowość. Mogę dać na 25. Redukcja szumu nie. I wineta dam. Okej. Okay. No i właśnie tak się prezentuje to zdjęcie. Tu mam jeszcze w ogóle filtry. Patrzcie. Ale ja nie będę zmieniać. I mam jeszcze jakby... można jakby uciąć zdjęcie dalej, czy taka próbka, albo tak jakby odwrócić. O, w taki sposób. Ale mi się wydaje, że nic tu też nie będę zmieniać. No i gotowe. I tak właśnie wygląda teraz zdjęcie. Mi się wydaje, że trochę lepiej. I ogólnie to wszystko. Mam nadzieję, że te sposoby wam się przydadzą. Bo ogólnie jeszcze nie widziałam, żeby ktoś nagrywał coś w tym stylu, że takie sposoby jak ja. Sama sobie je wymyśliłam. I jeszcze jeśli byście chcieli jakiś film podobny tego typu, no to możecie dać znać w komentarzu. Okej, kochani, to już koniec. Mam wielką nadzieję, że te sposoby wam się sprawdzą. I ogólnie postanowiłam nagrać ten film specjalnie dla was, bo o to prosiliście. Tak samo zapraszam was na mojego Instagrama amel.s, tutaj macie. Brakuje bardzo do 50 tysięcy, jak już mówiłam. I na TikToka amelcie.a, tam też się dużo dzieje. I jeśli ktoś nie subskrybuje kanału, no to zapraszam. Zostawcie dzwonek, tak samo, aby być namierzący i łapce w górze pamiętajcie. Aby mi podnieść na duchu, żebym wiedziała, że filmiki wam się podobają. No i co, buziaki, do następnego odcinka.